tarczy. Ile maszyn ma bank i ile oferuje mleczarni, która ma dopiero powstać? Bank przewłaszczył maszyn łącznie 80 sztuk. Tutaj w materiale było mówione o 47 pozycjach, o 47 sztukach, faktycznie jest 47 pozycji w jednej umowie przewłaszczenia, ale to jest faktycznie 76 maszyn i później dodatkowo 4 maszyny były... Czyli razem 80? Tak, 80 sztuk jest maszyn. Jest pan właścicielem 80 kilku, czy będzie 80 kilku sztuk maszyn? Nie, pan Andrzej Łysik nie ma tych maszyn, nie jest w posiadaniu. I tych maszyn co najmniej 50% nie ma w ogóle na terenie mleczarni, nie było. A czy to jest wina banku? Myślę, że tak. W jaki sposób? No jeżeli się przewłaszcza maszynę, to jest ją właścicielem tej maszyny. A więc dba się o tą maszynę. Wie się, gdzie ona jest. Myślę, że przy przewłaszczeniu maszyny bank powinien oznaczyć maszynę, że jest właścicielem tej maszyny. No dobrze, nie oznaczył, ale ma to 80 kilka maszyn i wy je dostaniecie. Ale i o co tu w ogóle ten spór? Nie ma takiej możliwości. Tych maszyn nie ma i nie wiadomo, gdzie są. Czy to prawda? Ja powiedziałem, że bank przewłaszczył tyle maszyn, natomiast ile faktycznie w tej chwili jest maszyn na terenie Agromleczu, to trudno jest powiedzieć, ze względu na to, że w międzyczasie Agromlecz prowadził działalność i te maszyny były przemieszczane w różny sposób. Co oznacza ten dokument? Bo to jest załącznik, który powinien być dołączony do tej umowy. Tu jest 47, tu jest 3. To trzeba razem złożyć? Nie, nie. Są dwie umowy przewłaszczenia. Jest to załącznik do drugiej umowy przewłaszczenia. Jakie dwie umowy, panie dyrektorze? Żadnej innej, oprócz tej, którą pan trzyma w ręku, panie dyrektorze, nie ma. Pani dyrektor, nie ma. Niech mi pani ułatwi tą sytuację, w której ja się znajduję. Jeden mówi, że jest, drugi mówi, że nie ma umowy. I co ja mam zrobić? Może jak pani zapyta pana kierownika, to się jakoś sytuacja wyjaśni. Z informacji, które otrzymałam z banku spółdzielczego i z dokumentów, które bank spółdzielczy przedstawił, są dwie umowy przewłaszczenia do tej samej umowy kredytowej. Umowy przewłaszczenia są umowami niezależnymi. I do jednej umowy kredytowej jest jeden załącznik. W momencie, kiedy... I to jest który załącznik? To jest ten załącznik 47, do tej umowy kredytowej, tak? Tak. I jest druga umowa przewłaszczenia, do której jest drugi załącznik, na której są widnią właśnie te trzy maszyny. Czyli wszystko w porządku jest ze strony banku? Oczywiście. To w jakim celu pan Andrzej Łysik przystąpił do długu? Tak sobie przybiegł z ulicy i powiedział, panowie, mam pieniądze, zapłacę wam za kredyt Agromleczu? Nie wiem, jaki cel dokładnie panu Łysikowi przyświecał, ale niewątpliwie nabył nieruchomość. Powiedzmy, kto ma ile maszyn? Na koniec. Bank mówi, że ma 81, o ile tyle przewłaszczał. Tyle przewłaszczał. Tak jest. Oczekujemy cały czas propozycji ze strony pana Łysika odnośnie konkretów. Już pewien sygnał na ten temat zaistniał, ponieważ otrzymaliśmy pismo, w którym pan Łysik proponuje spotkanie, aby omówić szczegóły. Myślę, że takie spotkanie będzie rzeczywiście. Czy pana nas interesują te maszyny, większa część maszyn, bo te najbardziej potrzebne dla mleczarni, funkcjonującej mleczarni, dla jakości mleka, ich po prostu nie ma. A były proponowane panu Łysikowi. A więc w tej chwili co mamy kupić? Co mamy kupić? Z tej listy, którą panu Łysikowi przedstawiał bank na początku, co mamy kupić? Złom? Dziękuję państwu za rozmowę. Dziękuję to bardzo. Wszystko, na co dziękuję. Mamy dzisiaj czas, kiedy tylko ten konflikt rzeczywiście będzie się zbliżał do swojego finału, dowiedzą się państwo o tym pierwsi. To jest tylko u nas 50-70-100, to jest nasz numer telefonu w Warszawie. Czekamy na informacje z całego kraju. W dzisiejszym programie jeszcze jeden powrót do poruszanej wcześniej sprawy. Niedawno w tym studio doszło do ostrej dyskusji po tym, jak zarzucono bankowi spółdzielczemu w Brodnicy popełnienie przestępstwa. O jakie zarzuty dokładnie chodziło? Wróćmy do Brodnicy. Styczeń, rok 2000. Bank spółdzielczy w Brodnicy udziela 170 tysięcy złotych kredytu spółce Agromlecz, której właścicielem i prezesem jest wtedy Kazimierz Nizgorski. By zabezpieczyć kredyt, bank przejmuje na własność urządzenia mleczarni. Lista tych urządzeń dołączona jest do umowy podpisanej zarówno przez bank, jak i Agromlecz. Widnieje na niej 47 maszyn. Problemy zaczynają się, gdy mleczarnia popada w tarapaty finansowe i nie jest w stanie spłacać zaciągniętego w brodnickim banku kredytu. Pojawia się wówczas inwestor zainteresowany kupnem mleczarni. Nie może jednak stać się jej właścicielem, zanim nie spłaci bankowi długów spółki. Z bank i pan Niezgłoski. Łysik miał więc stać się właścicielem 47 maszyn. Inwestycja miała ruszyć pełną parą, a rolnicy zarabiać pieniądze za dostarczane mleko. Do czasu, aż pojawił się pewien dokument, również podpisany przez bank i Agromlecz. Z jego treści wynikało, że bank jest właścicielem trzech
a nie 47 maszyn, nie może zatem sprzedawać maszyn, które do niego nie należą. Czy jeśli chodzi o konkrety, to nie będę się tu wypowiadał. Powiem tylko, że tych maszyn jest kilkadziesiąt. I co do niektórych maszyn, z tego co wiemy, są zastrzeżenia ze strony innych właścicieli. Dokumentów, które ja tutaj mam, sygnowanych przez przedstawicieli banku, wynika, że bank jest właścicielem kilku maszyn i urządzeń. I są trzy wymienione. Dokumenty w tej sprawie były różne sporządzane i które właściwie dotyczą przewłaszczenia, to są inne sprawy, które będą rozstrzygnięte, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przez kogo będą rozstrzygnięte? No, to już strony rozstrzygną, kto będzie tu decydował w tej sprawie. Ja nie będę się wypowiadał konkretnie w sprawie tego załącznika, bo on dotyczy czegoś innego. Innej czynności prawnej w związku z tym. Ale na litość boską, panowie, ja po to tylko przyszedłem, żebym mógł zrozumieć, co to jest załącznik i do której umowy. I nic więcej. Tak, ale te sprawy to będziemy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy wyjaśniać, bo to są szczegóły dotyczące tego. Zaszła taka potrzeba. Ja chciałbym, by pan wyjaśnił. Właścicielem ilu maszyn jesteście i to jest załącznik do której umowy. Powtórzę to, co mówiłem poprzednio. Kilkudziesięciu maszyn. I szczegółów panu nie będę mówił, bo myślę, że nie jest tutaj celem rozstrzyganie, jakich maszyn konkretnie bank jest właścicielem. Nie spocznę tutaj, dopóki nie będą zamknięci pracownicy działu kredytów wraz z wiceprezesem, którzy mnie oszukali w bezczelny sposób, podkładając umowy i załączniki do umów. Faktycznie sprawdzany jest wątek dotyczący roli przedstawicieli tutejszego banku przy zawieraniu transakcji.